dobry Państwu. Dzień dobry Panie Wojciechu. Rozpoczynamy nowy program. Najnowszy. Program. Najnowszy, jak Pan Wojciech powiedział. Mój przyjaciel. I to jest tytuł. Co się śniło się. Szanowni Państwo. Mogą się takie rzeczy śnić, że w głowie się ledwo mieści takie rzeczy. Szanowni Państwo, bardzo proszę przesyłać na swoje sny, głowę, co się będzie śnić się, na maila. Tu jest adres mailowy podany. Nie będę bez przerwy powtarzać, tylko jest zawsze wystawiany do mnie adres mailowy. I bardzo proszę. Ja ogółem chciałbym jeszcze wypić. Ci, co lubią pić piweczko. Piwko to jest jak rosół. Na zdrowie. Białostockie piwo to jest najlepsze. Super. Good. Szanowni Państwo, jeszcze dalej chcę powiedzieć. Taki przykład chcę dać, to na początku będzie taki, tylko to przykład będzie tego nowego programu. Przypuśćmy, Królewicza jedzie, czy król jedzie na koniu, śniło się do Królewiczównej i ją niesie na rączkach i ją całuje, przypuśćmy. A takiego mi ostatnio się śni, wiesz co mi się śni ostatnio? A to proszę powiedzieć. Ja chciałbym powiedzieć. Żołnierki z Bombasu mi się śnią. Oglądałem w internecie i szaleje moje serce, jak ja widzę. A to gratuluję panu za to, za takie sen. A mnie na razie nie śniło się, ale może się przyśnicie coś, też opowiem dla was. Te żołnierki to są takie zgrabne, eleganckie, że głowa mała. Aż jak mi się śniło, to osiurek się podnosił. To nie wstyd jest. To ja wiem, że nie wstyd, panie Wojciechu. Bo, jak zobaczy kobietę, mężczyznę, to u każdego mężczyzny podnosi się ten pan. Szanowni Państwo, i bardzo proszę przesyłać na maila, jeszcze raz mówię, ten program nowy. Zacznę. Jeszcze Zaczniemy. Przepraszam, chciałem powiedzieć, że non-stop moja Iza się śni. I no tak siurek mój szaleje, że nie może się doczekać. A to bardzo dobrze. Jej. Bardzo dobrze. Ona jest bardzo wspaniała kobieta. Bardzo cudowna. I za to gratuluję panu. Szanowni Państwo, no i na razie tyle.